i pójdą te wiatraki tutaj do tyłu, to myślę, że będzie ok. Tutaj się zrobi po prostu jakąś poprzeczkę. No teraz nie, teraz jest produkcja malutka, więc to nie jest nawet lekko. No nie, no troszeczkę może jest ciepławe, ale jak tutaj idzie full i on jeszcze dostaje tutaj na siebie bezpośrednie promienie słoneczne, to już wcale tak fajnie i chłodno nie jest. Unboxing, lecimy następny. Co to jest? Znaczy ja wiem, co to jest. Bo inwerter nie jest zamontowany w miejscu optymalnym i dostaje bezpośrednio na siebie promienie słoneczne. Może wyciągnę z tej folii. I trochę ma ciepło i chcę go zabudować takimi płytami, jakie są za nim. To się nazywa master platy, to jest niepalne nijak i to się montuje, proszę ja was, pod ogrzewania podłogowe, ale właśnie bardzo dobrze się sprawdza również pod inwertery i chcę mu po prostu dołożyć dodatkowe chłodzenie z tyłu, bo on ma chłodzenie tylko i wyłącznie pasywne. I mamy co? Mamy jeden wentylatorek. 12-woltowy. Drugi wentylatorek, 12-woltowy. Tu mamy instrukcję tego zaawansowanego urządzenia. Tylko że to w ogóle nie wygląda, jakby to tak miało działać. Bo tutaj jest, że niby ma być zakręcane, ale nie wygląda, żeby to było do zakręcania. To wygląda, że to jest tylko tak o wciepnięte po prostu jedno w drugie. No ale to nic. To tutaj można przecież kable poobcinać. I panel sztywny, wyciągnę go z tego wora może, żeby tutaj nie szeleścić. Okej, on ma tu jeszcze jakąś taką folię zabezpieczającą. To tą folię możemy od razu zdjąć, wezmę to kadło. Okej. No, poklejone cholerstwo. Tak wygląda, jakby tu jeszcze jakaś jedna folia była. No ale nic, zobaczymy. Tu jest taki jeszcze kawałeczek folii, może mi się go uda. O. Tutaj jest jakieś takie małe wyjście z tego panelu. Mam wątpliwości, więc to będzie kitowane jakimś akrylem albo jakimś innym silikonem, żeby to było szczelne w tym miejscu, no bo to będzie na zewnątrz, nie ma żadnych wątpliwości. To jest tutaj niby pokryte jakimś takim silikonem, są dziurki, ale to ja go pewno w takim układzie po prostu nakleję na kilku takich poduszeczkach z jakiegoś kleju. Światła za dużo nie ma, bo nie ma, a ja zupełnym przypadkiem, w związku z innymi tutaj operacjami, mam multimetr. Zobaczymy, czy to jakieś napięcie daje. Prąd stały 20 V, czarny do czarnego, czerwony do voltów. No i patrzmy. Czy to coś tutaj w ogóle gada, czy nie gada? V. No ale jest słabo słonecznie. Zapniemy sobie jeden wentylatorek. Ciekawe, czy to w ogóle coś się zabrzęczy.
No jakiś tu dźwięk dziwny wydaje, ale ruchu nie ma. Zapiąłem drugi. Nie wiem, czy będzie słychać. Ściągnę tego dytketa. Ten nie. Ten tutaj jakieś dźwięki z siebie wydaje, ale ciekawe, czy jakimś LEDem tutaj pomożemy, czy nie pomożemy. Jedna latara mocna. Coś jakby chciały ruszyć, ale na razie nie dzieje się nic. Nie działa. Jeszcze więcej. No nie, z LEDa jest mało energii. Wezmę go na zewnątrz i jeżeli coś się wydarzy, bo dzisiaj jest oczywiście niesłonecznie. Co prawda fotowoltaika robi, ale to idę popatrzę i jak coś, to pójdziemy na zewnątrz sprawdzić, czy działa. No i że co? I że działa. Kręcą się powolutku te wiatraki, nie dmuchają jakoś bardzo mocno. Aczkolwiek jak ten panelik sobie wleci tutaj, pewno tutaj pod takim kątem lekkim, i pójdą te wiatraki tutaj do tyłu, to myślę, że będzie ok. Tutaj się zrobi po prostu jakąś poprzeczkę. No teraz nie, teraz jest produkcja malutka, więc to nie jest nawet lekko. No nie, no troszeczkę może jest ciepłe, ale jak tutaj idzie full i on jeszcze dostaje tutaj na siebie bezpośrednio promienie słoneczne, to już wcale tak fajnie i chłodno nie jest. No, ale wiatraczki działają. To naprawdę jest delikatny ten przemiał powietrza, ale to wystarczy. No, także tyle. Jak skonstruuję, to pokażę.